Cześć wam, kochani. Śniegu nie ma, ale też jest świątecznie. W tamtym roku o tej porze lepiłem bałwana na piasku w Hiszpanii. W tym roku jestem w Portugalii i znowu mógłbym lepić bałwana w piasku. Z tego ciepłego miejsca chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt i nadchodzącego nowego roku. Mam nadzieję, że sałatki pokrojone, zakupy, które okupiliście nerwami w kolejkach, też już porobione, okna pomyte i wszystkie te pierdoły, które nie mają w zasadzie nic wspólnego z prawdziwymi świętami i świętowaniem, macie już za sobą. Więc poluzujcie w tym momencie gumę w gaciach, usiądźcie sobie spokojnie i odpoczywajcie. Chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego. Z takim malutkim przekazem może, że cokolwiek nas w nowym roku spotka i będzie się wydawało, że jest nam nie po drodze, że nie jest przyjemne, potraktujmy jako miłe wyzwanie. Jack Sparrow mówił: problem nie jest problemem, problemem jest twoje nastawienie do problemu. I w tym jest bardzo dużo racji, więc starajmy się patrzeć na to troszeczkę z innej perspektywy, a będzie nam znacznie przyjemniej. Rzeczy nieprzyjemne czasami czegoś nas bardzo fajnego uczą. Do tego wszystkiego jeszcze wcale nie powtórzę to, co mówiłem w zeszłym roku, też w tej porze, w tych okolicach tego czasu, żebyśmy nie traktowali celu jako rzeczy nadrzędnej. Przypominam wam, że niejednokrotnie droga, która prowadzi do celu, jest wartością najwyższą i najfajniejszą, bo z niej się wynosi najwięcej, a sam cel, kiedy się do niego dotrze, bywa rozczarowujący, natomiast droga, którą nas prowadzi życie, jest zawsze fascynująca. Tego wam życzę, żeby nowy rok był dla was fascynujący, pełen wyzwań, przyjemności i wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło i pozdrawiam was z tych oto pięknych okolic, gdzie właśnie będę sobie jeszcze dzisiaj troszkę spacerował. Raz jeszcze najlepszego. Wesołych świąt, pa pa!